Dzień dobry i dobry wieczór. Znów wycinanki prasowe, a dzisiaj głównie o tym, że można zajmować się nie tylko polityką, czytając tygodniki opinii. Wielka pochwała nie polityki. Zacząłem od tego, że będzie nie o polityce, ale to nie jest tak, że nie będzie o polityce, bo od polityki jednak zacznę. Nie tylko od tygodnika Polityka, akurat on na deser, tylko od innych tytułów, ale będę wracał do tego, to co już parę razy Państwu powtarzałem, o tym, że jeżeli pismo wychodzi raz na tydzień, to spodziewam się po nim czegoś więcej niż zapisu z tego wszystkiego, co wydarzyło się w dniach poprzedzających ukazanie się tygodnika, a z tym tygodniki mają ciągle potworny problem, polskie tygodniki opinii, te profesjonalne tygodniki opinii. Ciągle mam wrażenie, że głównie czytam to, co już przeczytałem na portalach internetowych albo nawet na Facebooku, jeżeli zdarza się, a jest całkiem sporo inteligentnych, myślących i sięgających do różnych źródeł komentatorów. To jest ciągły problem tygodników. Czy można od tego jakoś uciec? Już mówiłem, że są pewne formy, które są zarezerwowane dla tygodników, jak na przykład reportaż, jak na przykład pogłębione takie raportowe materiały. No, tylko do tego trzeba po pierwsze wybitnego dziennikarza, wybitnego w sensie profesjonalnego, znającego się na jakiejś dziedzinie. Po drugie trzeba równie dobrych jako jego partnerów redaktorów. Oni są niewidoczni, ale to są tacy bardzo często reżyserzy. Wiemy, kto wyreżyserował film, natomiast często nie wiemy, kto nadał odpowiedni szlif dobremu tekstowi, jeżeli go czytamy. Ale bez dobrego redaktora prawie nigdy nie ma dobrego tekstu. I wreszcie jest tak, że do tego też dziennikarz i redaktor muszą mieć czas, a czas oznacza pieniądz oczywiście. Nie powstaną nigdy dobre teksty, jeżeli pisane są na kolanie w ciągu jednego dnia, albo jeżeli dziennikarz musi tych tekstów popełnić kilka w tygodniu. W bardzo dobrej prasie zachodniej czy amerykańskiej wybitne teksty powstają tygodniami, czasem nawet miesiącami. Musimy mieć tego świadomość i jeżeli domagamy się jakości od polskich tygodników opinii, to też musimy mieć świadomość, że ona będzie, jeżeli my będziemy je finansować na różne sposoby. Kupując w kiosku, wykupując elektroniczną prenumeratę, czy też w różnych nawet innych sytuacjach, nawet jakoś wspomagając, jak na przykład teraz choćby 1% w niektórych przypadkach to jest też możliwe. Przechodzimy do rzeczy. Co mamy w tygodnikach? Ja zacznę od narzekań. Mamy przegląd i szczerze powiem, ja nie wiem jak Państwo, ale ja nie wiem, czy czytelnicy przeglądu, ja jestem jednym z nich, ja nie mam ochoty bezustannie oglądać Jarosława Kaczyńskiego na okładce, na litość boską. Dlaczego? Dlaczego? Znaczy nie jest to dla mnie sympatyczna postać, ja nie wyśmiewam się z jego powierzchowności, nie uważam, żebym sam był ładniejszy od Jarosława Kaczyńskiego, ale też Państwo możecie mnie w dowolnej chwili wyłączyć, a ten Kaczyński stoi po prostu sobie w kiosku bezustannie i nas irytuje. No oczywiście tu mamy jeszcze jakiś fotomontaż do tego, to jest 1500 fotomontaż, zresztą niedobry, ja wiem, przegląd jest biedną redakcją, w związku z tym nie ma widocznie dobrego grafika, który mu ten cylinder nasadzi na przykład trochę lepiej na głowę. Widać, że to jest wycięte prawie nożyczkami. No nie, nie bawmy się w ten sposób. Naprawdę na świecie jest dużo więcej pięknych widoków, pięknych ludzi, jeżeli nawet nie w wyglądzie, to w duchu. Nie musimy bezustannie pokazywać Kaczyńskiego. Podobnie, od razu tu powiem, jak w Newsweeku z kolei pana ministra zdrowia. Nie jest to twarz, która budzi moją sympatię i znowu nie dlatego, że jest ładny albo brzydki, tylko ze względu na to, co robi albo czego nie robi. Nie wiem, być może jest tak, że redakcje uważają, że mają masochistycznych czytelników, których przyciągają wizerunki ludzi, do których mają no, co najmniej duże pretensje, a często wręcz żywią do nich żywiołową niechęć albo wręcz nienawiść. Nie rozumiem tej marketingowej techniki, no chyba, że Tomasz List i zespół Newsweeka uważa, że ten Łukasz Szumowski przyciągnie swoich sympatyków, nie wiem, elektorat PiSu, żeby kupić Newsweeka. Koledzy, nie przyciągnie, nie przyciągnie, nie bawcie się tak. Zresztą ta twarz też oczywiście jest trochę tendencyjnie zrobiona. No.
co wolno, ale dlaczego zaraz okładka? Ale co w środku? W środku niestety właśnie, jeżeli mówimy o polityce, choć za chwilę od niej odejdę, to tak mam, że znowu mam mnóstwo różnych tekstów, gdzie dowiaduję się znowu tego wszystkiego, co widziałem. W Newsweeku mam właśnie duży tekst o Łukaszu Szumowskim. Dobrze napisany, dobrej dziennikarki, ale znowu już tych tekstów o Szumowskim było, nie wiem, co najmniej kilka w porządnej prasie, w nieporządnej też zresztą. Nic nowego mi to zupełnie nie wnosi. Mam wrażenie, jakby ktoś w Newsweeku zaspał i nie zauważył, że nie wiem, miesiąc temu już można było to samo gdzieś indziej przeczytać. W przeglądzie, owszem, jedną rzecz, którą zawsze mogę polecać, bo to jest wywiad z profesorem Janem Zielonką, to jest jeden z najwybitniejszych polskich politologów, polskich, europejskich, światowych, bo wykłada niestety, bywa w Polsce, ale wykłada w Oksfordzie i w Wenecji. Z jego opinią zawsze się warto liczyć, bo to jest po prostu ekstraklasa politologiczna i tutaj na przykład mówi różne rzeczy gorzkie na temat Unii Europejskiej, acz gorzkie, ale też pokazujące jakąś drogę wyjścia. Zielonkę zawsze warto polecić, a ja już pro domo sua powiem, że jest to też jeden z członków Concilium Civitas, którym mam przyjemność się zajmować, czyli takiego zgromadzenia najwybitniejszych polskich profesorów nauk społecznych, którzy zresztą od jakiegoś czasu dość regularnie debatują publicznie, internetowo na temat pandemii, świata, gospodarki, społeczeństwa w czasie pandemii. Zielonka jest właśnie jednym z nich, więc to jest też bardzo dobra wizytówka. Mam tekst o DPS-ach. Wiemy, czytaliśmy już 100 różnych mniejszych czy większych tekstów o tym, co się dzieje w DPS-ach i że dzieje się źle, ale tu jest jakiś sygnał w tym tekście. W tym tekście jest zalążek tekstu, który tak naprawdę powinien powstać zamiast niego. Czyli jest informacja, a właściwie opinie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która zresztą od 2018 roku protestuje przeciwko różnym rzeczom, które się w tych DPS-ach dzieją, tylko że właśnie na tym polega problem. Jeżeli już wiemy, co się dzieje w tych DPS-ach, a wiemy, że dzieje się źle, to niech w takim razie dziennikarz się zastanowi, co należy zmienić. Zorientować się na przykład, jak to się dzieje w innych krajach, dowiedzieć się, jakie są dokładnie postulaty, na ile są realne, na ile nie, zarówno przy tej władzy, jak i jakiejkolwiek innej, co zaniedbano przez minione lata. Pamiętajmy, że mnóstwo zaniedbań, za które dzisiaj płacimy, właśnie w pomocy społecznej, ale też w służbie zdrowia, to niestety nie jest tylko PiS. To jest konsekwentne lekceważenie bardzo ważnych tematów społecznych od właściwie 30 lat. O tym warto pamiętać, ale tym ważniejsze jest dzisiaj konstruowanie scenariuszy, jak sobie z tymi problemami poradzić, nie tylko na dziś, nie tylko w sytuacji, kiedy w jakimś kolejnym domu pomocy społecznej niestety umierają kolejni starzy ludzie, pozbawieni opieki i pomocy, tylko również za rok, za dwa czy za pięć lat. Ja mam taką hipotezę, że Polska nadal wtedy będzie istniała, świat będzie nadal jednak jeszcze istniał i jeżeli już dziś nie wymyślimy, co należy zmienić, to znowu za parę lat obudzimy się z ręką w nocniku. Tego bym wymagał od tygodników opinii, a dostaję tego strasznie mało albo wcale. Podobnie jakiś sygnał, znowu niewykorzystany, to znaczy znana sprawa, że listonosze będą mieli nam organizować tak zwane wybory. I znowu dużo opisu, o którym już wiem, rzeczy, o których czytałem i znowu tylko mały sygnał, że jest jakiś w ogóle problem strukturalny z pocztą, z dostarczaniem listów, z dostarczaniem przesyłek. Znowu to jest temat, a nie opisywanie tego, co było. I wreszcie ciekawy też wywiad z doktorem Łukaszem Pawłowskim, to jest socjolog i psycholog i członek redakcji Kultury Liberalnej. Ciekawy dlatego, że ten liberał dość klasyczny, no właściwie po raz pierwszy chyba formułuje bardzo, powiedziałbym, lewicowe, żeby nie powiedzieć lewackie poglądy, co zawsze mnie cieszy. Ale to oczywiście trochę żart jest, ale warto sobie to zobaczyć, że jest jakaś płaszczyzna, na której ludzie lewicy i ludzie klasycznych, liberalnych poglądów mogą się dogadać w sprawach społecznych. To bardzo cieszy. Niestety nie funkcjonuje to ten szczebel wyżej, czyli wśród polityków.
ale jeżeli wśród ludzi myślących, wśród inteligentów, intelektualistów to jest możliwe, to warto taki dialog podejmować i fakt, że liberał właśnie mówi coś takiego w ewidentnie lewicowym przeglądzie bardzo cieszy. I jeszcze z takich rzeczy, które są już tylko dodatkiem, ale dodatkiem, który ja zawsze czytam z ogromnym zainteresowaniem, to jest smutna historia kolejnego żołnierza wyklętego, a mianowicie Wołyniaka Józefa Zadzierskiego, który zabijał Żydów, Ukraińców i Polaków, nie oszczędzał starców, kobiet ani dzieci, o paru takich sztandarowych postaciach z tej dziwnej kategorii żołnierzy wyklętych już coś usłyszeliśmy, przeczytaliśmy. Warto pewnie dowiedzieć się jeszcze coś o tym jednym. W Newsweeku, którego właśnie już ganiłem za tę okładkę z Szumowskim, rzecz, która jest najbardziej zabawna, dziwna, charakterystyczna, jest tu wielki wywiad redaktora naczelnego Tomasza Lisa z Leszkiem Balcerowiczem, który grzmi właściwie na wszystkich, znaczy głównie grzmi oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość, ale w równym stopniu grzmi na właściwie całą lewicę, on nie rozróżnia w ogóle, właściwie stawia absolutnie znak równości między, jak to nazywa, postępową lewicą i narodową prawicą. Dla niego to jest to samo zupełnie. To są równie wredne siły niszczące Polaków. Do dyskusji, proszę bardzo, jak Państwo uważacie, mnie rozbawiło w tym co innego. Po pierwsze, jeżeli już Leszek Balcerowicz ma opinię tego, który uratował czy zbawił polską gospodarkę w 90-tych latach, to oczekiwałbym od niego jakichś konkretnych wskazówek. Co mianowicie w tym, co robi PiS, jest złe, albo co należałoby zrobić i tak dalej. I jest w dodatku mnóstwo przykładów, do których można się odwołać, bo przecież cały świat, wszystkie kraje świata na różne sposoby się jakoś ratują. I otóż w tej długiej rozmowie w ogóle nie ma ani jednego konkretu. Nic, nic. Dowiaduje się tylko, że wszyscy poza Leszkiem Balcerowiczem są źli i robią niesłusznie. Nie wiem, co należałoby robić, żeby Leszka Balcerowicza zadowolić. I mówię to trochę złośliwie, ale trochę też z żalem, dlatego że nie sposób podjąć z tym, co Leszek Balcerowicz w tej rozmowie mówi, jakiejkolwiek polemiki. Nie ma takiej płaszczyzny, to jest walka z cieniem. Zabawniejsze jest co innego, bo Tomasz Lis, który oczywiście w tej krytyce PiSu, a jeszcze bardziej lewicy, mu niesłychanie basuje, tenże Tomasz Lis w swoim wstępniaku bardzo wyraźnie mówi, że absolutnie i koniecznie trzeba wziąć udział w majowych tak zwanych wyborach. I stwierdza to bardzo jasno. Mamy dwa wyjścia, pisze. Albo spróbować grać według reguł, które są nam narzucane, albo się obrazić i odejść od stołu. Odejście od stołu przypieczętuje wyłącznie klęskę. Bardzo jasna deklaracja, ja się z nią nie zgadzam, ale rozumiem, szanuję. Otóż tymczasem Leszek Balcerowicz stwierdza dokładnie coś odwrotnego, że wszyscy, którzy mówią o wyborach w maju, ale mamy do czynienia z perspektywą pseudowyborów, no to są głupi i źli ludzie. I otóż raptem Tomasz Lis, który we wstępniaku wyartykułował swój kompletnie odmienny pogląd, w ogóle kładzie uszy po sobie, nie próbuje z Leszkiem Balcerowiczem wejść w jakąkolwiek merytoryczną czy niemerytoryczną dyskusję. Udaje, jakby miał takie same poglądy jak Leszek Balcerowicz w tej sprawie. Muszę powiedzieć, dość dziwne, bo ja mogę się nie zgadzać z Tomaszem Lisem w wielu różnych sprawach, ale nie uważam go za człowieka tchórzliwego. Więc wydaje mi się, że powinien podejść pryncypialnie w tej rozmowie do tego tematu, a nie podszedł. Podwinął ogon pod siebie i udał, że albo nie ma zdania, albo ma takie same zdanie jak Balcerowicz. Jest też w tym Newsweeku jak zwykle ważny temat z Adamem wywiad z Adamem Bodnarem. Nie muszę reklamować, myślę, że to jedna z najwspanialszych jakby postaci dzisiaj współczesnego naszego życia publicznego. I tak naprawdę poza tym niestety no, sporo właśnie takiej odgrzewanej tych posiłków takich z lodówki, tak, co nam zostało z całego tygodnia. Owszem, jeszcze jeden ciekawy wywiad, acz mam też poczucie ogromnego niedosytu, bo to jest wspaniała postać. I znowu będę troszkę chwalił jak Pliszka swój ogonek, bo to jest rozmowa z Ladisławem Dowborem, czyli Władysławem Dowborem. To jest również polski profesor ekonomista, bardzo wybitny ekonomista, południowoamerykański, który był jednym z głównych doradców prezydenta Luli,
który postawił Brazylię na nogi. Do tego niesłychanie barwna postać, a mówię o własnym ogonku, pliszki, dlatego że to jest też członek Concilium Civitas, który jest niesłychanie barwną postacią. Ja miałem akurat szczęście go poznać. Z życiorysem na książkę co najmniej, ale też szkoda, że przynajmniej jakieś elementy tego życiorysu nie zostały tutaj wykorzystane, bo Władysław Dowbor bardzo dawno temu, dziesiątki lat temu, jako jeszcze bardzo młody chłopak, zaczynał jako właściwie terrorysta. Znaczy nie właściwie, tylko był regularnym terrorystą, wtedy kiedy tam się toczyły straszne walki z prawicowymi juntami w Ameryce Południowej i w Brazylii również. Siedział w więzieniu, był ciężko pobity. Jego ówczesna dziewczyna, czy też narzeczona, została w ogóle zamordowana przez służby. A żeby go uwolnić, jego koledzy porwali jednego z ambasadorów europejskich, co skończyło się tym, że rzeczywiście Dowbora uwolniono, dzięki czemu przyjechał do Europy na studia i nauczył się perfekcyjnie ekonomii. Mówię to na marginesie tego w ogóle mądrego wywiadu, ale też bardzo mi szkoda, to taki klasyczny temat, który mógłby być no, właściwie prawie okładką każdego z tych tygodników, a żaden z tych tygodników jeszcze na to nie wpadł. Koledzy, koleżanki, Władysław Dowbor jest ciągle tematem do wykorzystania. Bardzo, bardzo to polecam. No właściwie chyba tyle. No, znaczy, oczywiście tu jest dużo tekstów. Jeżeli ktoś stale czyta Newsweeka, to niech go sobie czyta. Jest też wywiad z profesorem Szczylikiem, wybitnym onkologiem. Ważny też niewątpliwie, bo znowu dotyka ważnych, strukturalnych spraw służby zdrowia. Ale przejdę jeszcze szybko do polityki. Ja cenię sobie wielu autorów polityki. Natomiast oczywiście troszkę też mam podgrzewanych różnych rzeczy. Są tu różne ciekawe uwagi, bo jest tu na przykład mowa o statystyce śmierci koronawirusowych. I jest takie przypomnienie, że ofiarami pandemii są, a w Polsce w dużym stopniu, nie tylko ci, którzy zachorowali którzy zostali zarażeni koronawirusem, tylko również ci, do których z racji na paraliż części służby zdrowia nie dotarła pomoc albo nie doczekali się pomocy. I tak mi się skojarzyło, że to jest też trochę taki syndrom, z jakim mieliśmy do czynienia w stanie wojennym po 13 grudnia 1981 roku, kiedy formalnie ofiar stanu wojennego bezpośrednich było nie tak wiele, znaczy z trudem mi przechodzi przez gardło to nie tak wiele, ale tych bezpośrednich rzeczywiście na szczęście nie liczyliśmy w setki, natomiast w setki, a może w tysiące należałoby liczyć tych, do których pomoc nie dotarła z racji na blokadę komunikacyjną. Warto takie różne zjawiska społeczne, różne momenty historii też szerzej rozpatrywać, właśnie patrząc nie tylko na ofiary i skutki bezpośrednie, ale i pośrednie. I polityka na to słusznie zwraca uwagę. Mamy też ciekawy materiał. O, i to jest z typu materiałów, których ja oczekuję po tygodnikach. Otóż mamy dobry tekst Karola Jałochowskiego o tym, co to są te modele matematyczne, o których nam gdzieś ciągle się mówi, że one służą w pewnym sensie do walki z koronawirusem. W dodatku jeszcze Jałochowski znalazł jednego z najwybitniejszych ludzi od właśnie tego modelowania matematycznego przy epidemiach, który, jak się okazuje, pracuje w Anglii, ale nazywa się Kucharski. Ale to jego, nie mówi już po polsku, jego dziadek był polskim obywatelem, który zaraz po wojnie, zdaje się, zwiał do Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawe, bo w sposób jasny i prosty, ja jestem zakutym humanistą, a wszystko zrozumiałem, ale tłumaczy, po co są te modele i jak się na nich pracuje, ale też ile sobie po nich można obiecywać, bo wcale nie tak dużo, jakby się mówiło, natomiast są one niezbędne do podejmowania decyzji politycznych. Problem jest taki, że o ile na przykład wiadomo, że i w Wielkiej Brytanii, przy całym moim braku sympatii dla pana Johnsona, właściwie we wszystkich krajach europejskich politycy podejmują decyzje w stałej konsultacji z różnymi ekspertami i fachowcami, naukowcami,
i epidemiologami, i lekarzami, i właśnie matematykami, i psychologami również. O tyle w Polsce w ogóle nic o tym nie wiemy, tak? Mamy guru Szumowskiego, który coś nam mówi, nie do końca rozumiemy, rozumiemy tylko, że jest świetnie, a będzie jeszcze gorzej, jeszcze lepiej, przepraszam. Więc to jest bezcenne, bezcenna wiedza, której zwykły polski laik, taki jak ja, nie ma, a dzięki polityce się jej sporo na jej temat dowiedział. Jest tu jeszcze parę niezłych tekstów, zdecydowanie dobry numer, łącznie nawet z taką techniczną poradą, na przykład co robić ze śmieciami z kwarantanny. Ale to sprawdźcie Państwo, tu jest bardzo dokładna instrukcja, trzeba uważać, to nie są takie normalne śmieci. Jest kolejna rzecz, ja mam ciągle niedosyt, mimo niby zalewania mnóstwem informacji, ja mam ciągle niedosyt takich konkretnych na przykład informacji, na czym polegają felery albo i zalety tych kolejnych tarcz premiera Morawieckiego. Tam już mamy dwie, za chwilę będzie trzecia, tak? Jeszcze ani się obejrzymy, będzie 147 tarcz, a każda szczelniejsza. A tutaj mamy na przykład coś takiego jak bardzo dokładne, jak rozmowy z kilkoma przedsiębiorcami, niedużymi i średnimi, którzy po kolei pokazują na swoim przykładzie, co działa, co nie działa. Ja od razu powiem, raczej nic nie działa. Tak? Znaczy, mają mnóstwo obietnic ze strony rządu, po czym czekają dniami, tygodniami, a nawet już w tej chwili miesiącami na jakiekolwiek konkrety, czyli tak naprawdę na gotówkę. Ale przynajmniej mam coś empirycznego. To nie są jakieś opowieści z Facebooka, że podobno kolega znajomej, który ma ciotkę tam i tam, usłyszał. Tylko tu jednak mam człowieka z imienia i nazwiska i mam za tym autorytet jednak polityki, która zapewne jakoś weryfikuje prawdziwość tych wypowiedzi. To jest taki materiał, na którym potem można opierać jakieś wnioski, wyciągać jakieś wnioski, co tak naprawdę w Polsce się dzieje. Ale zdecydowanym hitem tego numeru jest tekst Edwina Bendyka, zresztą zapowiadający jego książkę, która właśnie za chwilę wyjdzie, która się nazywa W Polsce, czyli wszędzie, rzecz o upadku i przyszłości świata. Mocny tytuł, ale biorąc pod uwagę, że Edwin Bendyk no, jest dziennikarzem, ale moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów i to takiej klasy międzynarodowej, to warto go zawsze czytać. I to jest tekst, nie streszczę go Państwu, bo to nie będę czegoś takiego robił. Tekst się nazywa tajemniczo Klif Seneki. Powiem tylko jedną rzecz, czy jeden fragment, który myślę, że powinien Państwa zainteresować. Co to w ogóle znaczy ten Klif Seneki? Pewien włoski ekonomista pod tym pojęciem opisuje pewną cechę rozwoju cywilizacyjnego. Państwa i cywilizacje rosną i krzepną powoli, upadają jednak zazwyczaj szybko, a ludzie mimo widocznych symptomów schyłku nie reagują właściwie, dziwiąc się później, że upadek nastąpił tak gwałtownie. Ważną inspiracją dla tegoż właśnie włoskiego ekonomisty były myśli Seneki w listach moralnych do Lucjusza. Rzymski filozof rozważał m.in. zmienność losu i niepewność przyszłości, za którymi jednak kryje się pewna prawidłowość. Byłoby to w naszej słabości oraz w naszych trudnościach jakąś pociechą, gdyby wszystko niszczało tak wolno, jak powstaje. Tymczasem zysk wzrasta powoli, a strata pospiesznie. To tak tylko na zachętę, żeby się z tym bardzo ciekawym tekstem Edwina Bendyka zapoznać, ale również z tą jego książką. Problem jest taki, że w świecie tak bywa, że jeżeli poważni ludzie wydają jakąś książkę, to potem całe kraje i pół świata o tym dyskutuje. A kiedy u nas, a zdarzają się u nas takie rzeczy, taka książka wychodzi, to czytają jakaś grupka fanów, fachowców i wszystko umiera bardzo szybko, bo jesteśmy zainteresowani jakimiś bieżącymi sensacjami i przegapiamy to, co jest najważniejsze. Czyli zastanowienie, co wynika z tego przedziwnego momentu historycznego, w którym się znaleźliśmy. I wreszcie to, co obiecywałem na początku. Czyli, że można też zrobić coś niesłychanie ciekawego i powiedziałbym w pewnym sensie na czasie.
nie zajmując się bezpośrednio polityką. Myślę tu o tym numerze, aktualnym numerze Tygodnika Powszechnego. Mam go tylko na wydrukach, bo jego jeszcze nie ma w kioskach. Wtedy, kiedy ja nagrywam ten program, ale zdecydowanie sympatyczniejsza postać, prawda, na okładce niż w tych dwóch pozostałych. To jest oczywiście ksiądz Boniecki, czyli taki honorowy naczelny Tygodnika Powszechnego. I piękna z nim rozmowa. I tygodnik, który może jako pismo katolickie, więc takie odrobinę metafizyczne, trochę funkcjonuje jakby w innych regionach, w innych sferach rzeczywistości niż bieżączka nerwowa, pozwala na pewną bardzo ważną rzecz. My dzisiaj jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, przerażeni, znerwicowani tym, co się wokół nas dzieje. Nie rozumiemy tego, czujemy ogromną niechęć do naszej władzy i słusznie, która nas dezinformuje, oszukuje, która się ośmiesza, a my nic z tym nie możemy zrobić. A raptem tygodnik przenosi nas w taką sferę i to już od początku, tam gdzie są nawet takie krótkie teksty, jak w wielu różnych tygodnikach opinii, na przykład przypomina mi, że poza tym, że mamy misje sond kosmicznych, które sobie gdzieś tam lecą daleko w kosmosie i zajmują się bardzo ważnymi rzeczami, zupełnie nie zwracając uwagi na nasze bieżące problemy, ale to jest jeszcze tak, że również wbrew całemu zamieszaniu na świecie, jeszcze we wrześniu zeszłego roku z Tromso wypłynął statek, który bada lody Arktyki, żeby w związku z tym spróbować sformułować jeszcze inne ważne wnioski dotyczące ocieplenia klimatu. I ta misja trwa. My tu w tych nerwach, my w tych maseczkach, my w tych kwarantannach, a tam ludzie badają rzeczy, które dziś się nam wydają absurdalne, abstrakcyjne, ale za chwilę mogą się okazać zupełnie kluczowe dla naszego, nie tylko naszego, nie tylko mojego i państwa, naszej cywilizacji istnienia. Dobrze, że ktoś o tym przypomina. Podobnie jak dobrze, że przypomina, że w Beninie młode dziewczyny stworzyły drużynę piłkarską. A stworzyły ją dlatego, że gigantyczna migracja mężczyzn z społeczności w Beninie, gdzie trudno jest z czegoś żyć, w związku z tym trzeba gdzieś uciekać, żeby móc zarabiać pieniądze, sprawiła trochę tak jak w czasie I wojny światowej w Europie, że raptem kobiety stały się niesłychanie ważne, musiały wziąć mnóstwo różnych spraw w swoje ręce, do czego wcześniej nie były dopuszczane. Jednym ze skutków jest między innymi drużyna piłkarska. Tak? Sympatyczny, drobny fakt, ale świadczący o jakiejś bardzo głębokiej, istotnej i chyba w sumie bardzo pozytywnej zmianie społecznej. Ale też coś z drugiej zupełnie mańki, że my się przejmujemy koronawirusem, a tutaj się normalnie odbyły właśnie targi broni w Abu Zabi. Tam podano w czasie tych targów, że rynek broni automatycznej wynosi już 5 miliardów euro, a będzie za 6 lat kosztować, znaczy sprzeda się tej broni za prawie 8 miliardów euro. Prawda? To dedykuję tym przedsiębiorcom, którzy nic nie dostali, albo tym, którzy właśnie tracą pracę i za chwilę już nie dostaną żadnej pensji. Ale to są drobiazgi akurat, choć fajnie, że tygodnik o tym pamięta, ale w tym tygodniku jest też dużo tekstów właśnie z jakiejś takiej trochę innej sfery. Jest bardzo piękny esej Adama Robińskiego, który zaczyna się tak. Kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłaszał początek narodowej kwarantanny, księżyc był akurat w pełni. Ten marcowy nazywano kiedyś robaczym. Gdy pojawiał się na niebie, gleba rozmarzała po zimie i zaczynało z niej wypełzać skostniałe jeszcze życie. Dżdżownice, pszczolinki, kowale bez skrzydła zwane tramwajarzami i reszta chitynowej watahy. Dawniej każdy księżyc miał swoją nazwę. Wilczy, kwiatowy, truskawkowy, burzowy, jesiotrowy, żniwny i może jeszcze księżyc umierającej trawy. Nawet jeśli mówienie do księżyca po imieniu wydaje nam się dzisiaj pomysłem z kosmosu,
bez trudu przypiszemy te imiona do konkretnych pór roku, zjawisk i czynności. I oto tak się znaleźliśmy w jakiejś zupełnie innej sferze rzeczywistości, ale ta sfera nie znikła, dlatego że my walczymy albo boimy się koronawirusa. Istnieje jakiś świat, który chyba straciliśmy, albo na który nie potrafimy już patrzeć, zaganiani, rozhisteryzowani i zrozpaczeni. Natomiast być może ten świat, zwrócenie się również do tego świata, jest jakimś też sposobem na opanowanie własnych lęków i strachów. Cały ten numer tygodnika bardzo w tym pomaga. I ten tekst, z którego przed chwilą fragment przeczytałem, może nawet najbardziej, ale jest tu więcej rzeczy. Jest tu przepiękna rozmowa z tego samego zresztą Adama Robińskiego, z historyczką środowiskową Małgorzatą Praczyk. W ogóle wiedzieliście Państwo, że coś takiego istnieje, ale to nie tak, że to jest śmieszne. Ta pani mówi niesłychanie ciekawe rzeczy. Postęp cywilizacyjny doprowadził nas do sytuacji, w której zaczęliśmy traktować przyrodę, jakby zupełnie nas nie dotyczyła. W przeszłości człowiek w naszej części świata był o wiele bardziej zależny od środowiska naturalnego. Choćby znane nam obecnie zanieczyszczenia wód miało kiedyś znacznie bardziej bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne. Dziś nie z takimi rzeczami sobie radzimy. A potem przychodzi epidemia i okazuje się, że są jeszcze sprawy poza naszą kontrolą. Pojawia się wirus i uświadamia nam, że natura jest wciąż wobec nas bardzo sprawcza. Jest w tym tekście mnóstwo przeciekawych informacji, które nie są eskapistyczne, nie są ucieczką od rzeczywistości. Przeciwnie, są jakby powrotem do tego, co być może jest, nie wiem czy ważniejsze od polityki, ale tak naprawdę równie ważne. I nie jest to w dodatku ostatni z tego typu tekstów, bo jest też przepiękny tekst Stanisława Łubińskiego, który jest publicystą i ornitologiem amatorem. Czasem Gazeta Wyborcza albo Gazeta Stołeczna sięga po jego wiedzę, który też na przykład mówi o rozpaczy ornitologów, którzy raptem nie mogli z racji na zakazy różne pojechać w teren i sprawdzać, a szczególnie wiosną to jest ciekawe, co się dzieje z ptactwem. W związku z tym zaczęli robić obserwacje z okien albo z balkonów swoich domów. I to też jest zupełnie fantastyczna przygoda, która może być udziałem wcale nie tylko ornitologów, profesjonalistów i amatorów. I jest tekst, który może wręcz zrobił na mnie największe wrażenie. To jest rozmowa z Kate Stafford, która jest doktorantką oceanografii, specjalistką od słuchania oceanów. I to jest o tym, jak śpiewają wieloryby. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, dziwnie, ach, taka ciekawostka. Spróbujcie ten tekst przeczytać. Ja na zachętę powiem. Większość ssaków morskich używa słuchu jako głównego zmysłu. A to dlatego, że ani chemiczne związki zapachowe, ani światło nie rozchodzą się w wodzie daleko. Światło sięga może na 100 metrów. Za to dźwięk pod powierzchnią wody podróżuje o wiele szybciej i dalej niż w powietrzu. Niskie częstotliwości, jakie wydają na przykład płetwale błękitne i zwyczajne, mogą docierać jako spójny komunikat na setki kilometrów, a ich buczenie słychać z odległości nawet kilku tysięcy kilometrów. Albo ryby, które jak wiadomo, jak dzieci nie mają głosu, tak? Otóż nieprawda. Ryby wydają zaskakująco dużo dźwięków, zwykle w okresie rozrodczym. To niskie gardłowe dźwięki bru albo pulsujące pum pum pum. Jeśli kiedyś miałeś okazję pływać w płytkich wodach tropikalnych, mogłeś słyszeć pstrykanie krewetek. To dźwięk podobny do tego, który wydaje woda wrzucona na gorącą patelnię. Krewetki poruszając szczypcami wytwarzają bąbelki, a gdy te wybuchają, słyszymy dźwięk. Jest takich informacji i interpretacji tych informacji w tym tekście mnóstwo. To jest przepiękny tekst, w którym właściwie nauka, miłość do przyrody i coś właściwie z poezji splata się w jedno i który niesłychanie uczy pokory i dystansu wobec tych wszystkich problemów, z którymi żyjemy. Takie w ogóle mam wrażenie, że
kiedy jeszcze niedawno była straszna moda na to, że wszyscy mówili o tym, że Olga Tokarczuk powiedziała o czułym narratorze. Zresztą o tym czułym narratorze jest również przepiękny w Tygodniku Powszechnym esej Ryszarda Koziołka. Nie będę go już cytował, ale to jest jeden, myślę, z mądrzejszych takich esejowatych tekstów, jakie ostatnio czytałem. I w każdym razie, kiedy przypomniałem sobie o tym czułym narratorze, który trochę jest taki niedookreślony, właściwie co to znaczy, brzmi efektownie, ale nie do końca wiadomo, że Tygodnik Powszechny daje nam właśnie taką szansę na spotkanie z czułymi narratorami. Dzięki temu, że nie zanurza się cały w świecie polityki, nerwów i stresów, tylko pozwala nam przypomnieć sobie, że istnieje też inny kawałek świata i on nie zniknął. Powiem więcej, ja nie mówię, nie zajmujmy się polityką, nie, ona jest piekielnie ważna, ale taka ożywcza kąpiel w takim numerze Tygodnika Powszechnego pozwala wrócić do spraw politycznych, społecznych, bieżących z zupełnie nową energią i zupełnie innym spojrzeniem, czego i sobie, i Państwu życzę. Dziękuję.